Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu Muzeum Powstania Warszawskiego. Bardzo się cieszę, że mogę do Państwa przyjść z nadzieją. Nadzieją, która ma twarze konkretnych ludzi. Przyznaję, że ostatnich kilkanaście dni spędziłam śledząc historię nagrody imienia Jana Rodowicza Anody i dzięki temu poznałam masę ludzi, którzy swoim życiem wnoszą do codzienności światło. Tak o nich myślę, imponuje mi ich działanie. Mało tego, mam ochotę za nimi iść. To są takie osoby, które też pozwalają obudzić własną supermoc. Wierzę, że każdy z nas taką supermoc posiada i czasami po prostu potrzeba impulsu, żeby ona mogła dojść do głosu. Czasem jest też tak, że nie każdy z nas ma temperament lidera, ale bardzo chętnie pójdzie za kimś, komu może zaufać. Więc obiecuję, że dzisiaj powiemy Państwu o takich osobach, z którymi warto iść ramię w ramię. Nagroda imienia Jana Rodowicza Anody to jest nagroda, która docenia powstańców czasu pokoju. Istnieje od 2011 roku i kiedy prześledzi się sylwetki zarówno nagrodzonych, jak i nominowanych, myślę, że sama nominacja już jest też ogromnym wyróżnieniem, no to ma się ochotę zamieszkać z tymi ludźmi, bo oni pokazują, że życie może być fantastyczną przygodą i że we współdziałaniu, w byciu razem, w wychodzeniu poza jakieś swoje egoistyczne sprawy jest sens. Nagroda, o której dziś mówimy, oczywiście podtrzymuje też pamięć. Ja zawsze powtarzam, że pamięć to oczywiście życie. Myślę o pamięci o człowieku, z którym wielu z nas minęło się w czasie. Myślę o Janie Rodowiczu Anodzie, żołnierzu batalionu Zośka, uczestniku akcji pod Arsenałem, człowieku, który był też kawalerem orderu Virtuti Militari. Jan Rodowicz Anoda zmarł w 1949 roku, ale pamięć o nim jest cały czas żywa. Osoby, które go znały, opowiadały o jego wielkiej otwartości na drugiego człowieka. Można też mówić o takim naturalnym odruchu niesienia pomocy. I tacy są również nominowani i nagrodzeni, którzy są dostrzeżeni przez kapitułę, którzy są zgłaszani przez tych wszystkich, którzy biorą udział w tworzeniu nagrody. A myślę, że też dzięki nagrodzie imienia Jana Rodowicza Anody pielęgnowana jest pamięć o wydarzeniach z 1944 roku, bo przecież w centrum zainteresowania są te wszystkie wartości, które były bardzo bliskie powstańcom. Myślę o odpowiedzialności, myślę o dążeniu do wolności, myślę o współdziałaniu i o altruizmie. Od razu powiem, że to jest ten moment, kiedy Państwo mogą włączyć uważność, rozejrzeć się obok siebie, zobaczyć, czy wśród sąsiadów, ludzi, z którymi na co dzień pracujecie, są tacy ludzie, których warto zgłosić do nagrody imienia Jana Rodowicza Anody. Jeżeli tak, to już teraz możecie zajrzeć na stronę www.1944.pl i tam zobaczyć, w jaki sposób możecie zgłosić te osoby, które są bliskie waszemu sercu i które po cichutku, bez jakiegoś takiego dążenia do działania w blasku reflektorów, tylko po cichu robią całą masę dobra. Ta nagroda dla mnie to jest tak naprawdę słowo dziękuję. Ono jest bardzo krótkie, ale jednocześnie bardzo pojemne. Jest w nim cała masa wdzięczności. Nagroda jest przyznawana w trzech kategoriach: za całokształt dokonań, za akcję społeczną i za wyjątkowy czyn. Oczywiście warto powiedzieć, że często są takie kandydatury, które, mówiąc kolokwialnie, rozsadzają kategorie, ale to bardzo dobrze, ponieważ takich ludzi, którzy wychodzą poza ramy, bardzo nam potrzeba. Wchodząc na stronę 1944.pl, Państwo też będą mogli śledzić wykłady o bohaterach wojny i pokoju, o bohaterach czasu wojny i pokoju. Bardzo ciekawie opowiada o nich pan Marcin Miroz, który na co dzień jest nauczycielem historii w liceum imienia Stefana Batorego, jest też edukatorem w Muzeum Powstania Warszawskiego. To wszystko Państwo mogą zrobić, prześledzić, a dzisiaj wyjątkowa okazja do tego, żeby poznać jednego z członków kapituły nagrody imienia Jana Rodowicza Anody. Jest z nami pułkownik Piotr Gąstał. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Panie Piotrze, pozwoli Pan, że zacznę od przedstawienia, tak żeby Państwo mieli świadomość, że rozmawiamy teraz i spotykamy się z pułkownikiem Wojska Polskiego, człowiekiem, który od 1991 roku był związany z elitarną jednostką wojskową GROM. Mało tego, przez 5 lat był jej dowódcą, konkretnie od roku 2011 do roku 2016. Panie Piotrze, zajmował wiele stanowisk w rozpoznaniu, w wydziale operacyjnym, w zespole bojowym. Wielokrotnie brał Pan też udział w misjach poza granicami kraju, między innymi na Haiti, w Kosowie
i Iraku. Dzisiaj skupimy się na obecności w kapitule Nagrody imienia Jana Rodowicza Nody, więc zacznę po prostu od tego pytania, jak pan zareagował na zaproszenie do takiego grona, grona ludzi, którzy wyławiają z tłumu tych wszystkich, którzy po cichutku, bardzo konsekwentnie wnoszą w codzienność całą masę dobra. Zaskoczeniem. Nie spodziewałem się takiego wyróżnienia, takiej propozycji. Także Jan Kołdakowski, z którym utrzymujemy relacje z Muzeum Powstania Warszawskiego, jednostka wojskowa GROM utrzymuje bardzo przyjacielskie relacje od wielu lat. Wspólnie zrobiliśmy dużo dobrej roboty poświęconej pamięci, upamiętnianiu czy powstańców, czy cichociemnych. Zaproponował mi to w 2016 roku. Wtedy, kiedy zostałem odwołany z funkcji dowódcy w takich mało ciekawych okolicznościach. I muszę powiedzieć, że to też zbudowało mnie troszeczkę, bo to znaczyło, że to, co robiłem do tej pory w jednostce, miało jakieś znaczenie i było ważne, chociażby upamiętnianie naszych bohaterów czasów wojny, czy też akcje społeczne, które w jednostce wykonywaliśmy. Przyjąłem to naprawdę z wielkim wyróżnieniem, ale też z wielkim poczuciem obowiązku. Nie przykładałem wcześniej jakiejś większej wagi do tej nagrody, bo mało o niej też wiedziałem, powiem szczerze. I dopiero wtedy ta propozycja zmusiła mnie do tego, żeby poczytać, zasięgnąć głębiej tej wiedzy. No i chyląc czoła, tak z wielką pokorą przyjąłem tą propozycję. Bardzo mi się podoba w idei tej nagrody, że ona faktycznie wyławia z tłumu tych, którzy nie szukają poklasku. Ich działanie jest... wynika po prostu z odruchu serca. I tak sobie myślę, że przez te lata, kiedy uczestniczył pan w obradach, spotkał pan całą masę ludzi, którzy musieli się zapisać na twardym dysku, jak ja to mówię, w głowie, a tak naprawdę zapisują się też przede wszystkim w sercu. I czasami to nie muszą być te osoby, które ostatecznie otrzymały nagrodę, ale już samo grono nominowanych to jest po prostu jedna wielka kula dobra. Więc czy ma pan jakąś taką historię, która najmocniej zapisała się w sercu? Jest dużo tych historii, wie pani, my jako kapituła śledzimy bardzo dużo podanych nam przykładów, analizujemy je, poddajemy je naszej ocenie i ja spośród tych kilkuset, bym powiedział, osób, które przewinęły się przez te kilka lat, od kiedy mam ten honor być w kapitule, jest naprawdę dużo, dużo niesamowitych historii. Te historie, które zapamiętałem, wiążą się też z tym, co robiłem przez wiele lat w jednostce, a właściwie z tym, co robiłem na misjach zagranicznych, bo GROM nie powinien być tylko postrzegany jako jednostka uderzeniowa, ale również taka, która niesie pomoc. I okazuje się, że w trakcie tych misji, czy na Haiti, w byłej Jugosławii, czy w Kosowie, wykonaliśmy wielokroć operacje, które miały na celu pomóc ludziom poszkodowanym w trakcie tych konfliktów. I do tego też troszkę nawiążę, bo ogromną sympatię wzbudziły siostry, na przykład masażowny, które udzieliły schronienia uchodźcom. Kilka lat temu mieliśmy taką falę uchodźców z Syrii. Ludzie uciekali z tego okrutnego konfliktu, uciekali ratując swoje życie, szukając jakiejś nadziei, dobra tutaj w Europie. No i byli też Polacy, którzy udzielali im schronienia i pomocy. I to było wielkie wyzwanie, bo atmosfera polityczna nie była taka, żeby pomocy tej udzielać, więc szukaliśmy ludzi, którzy jak gdyby przeciwstawiali się temu ogólnemu trendowi i tej pomocy udzielali. I to było naprawdę, to było wspaniałe, że są takie osoby. To nie tylko te siostry, tych ludzi było zdecydowanie więcej. Ten przykład podaję, bo jest on bliski też mojemu sercu, bo to jakby nie było Tatry, prawda, i schronisko gdzieś tam w Tatrach, a te góry są też tymi, które pokochałem. Wspomniał pan siostry Martę Krzeptowską i Marię Krzeptowską-Marusarz. Od razu powiem, że Marta będzie też gościem Muzeum Powstania Warszawskiego, więc będziemy mieli też okazję uchylić drzwi do schroniska PTTK w Dolinie Pięciu Stawów. Ja przyznaję, panie pułkowniku, że jestem zafascynowana też historią pani Mirosławy Gruszczyk,
bo przyznaję, że śledząc te wszystkie historie nagrodzonych i nominowanych, bardzo często zadawałam sobie pytanie, czy byłabym w stanie postąpić tak jak oni. Uzmysłowiłam też sobie, że czasami dużo łatwiej jest nam na przykład wykonać przelew, czyli pomóc w jakiejś zbiórce. Ale zapadły mi też ostatnio w głowę słowa fantastycznych dominikanek, myślę zresztą, że one też by mogły być kandydatkami świetnymi do nagrody, siostry z Broniszewic, które stworzyły dom chłopaków dla chłopców, ale też dorosłych mężczyzn z niepełnosprawnością intelektualną. Najpierw zgromadziły pieniądze, żeby ten dom powstał, ale też powiedziały bardzo ważne zdanie kiedyś, że pieniądze nie zaopiekują się człowiekiem. I ta obecność, to co zrobiła pani Mirka, już państwu mówimy, co pani Mirosława zrobiła, przygarnęła do swojego domu tak naprawdę dwie obce osoby, dwie Ukrainki, które uległy wypadkowi w Polsce i przez pół roku opiekowała się nimi. I to była opieka bardzo konkretna, bo jedna z pań była osobą niechodzącą po wypadku, druga też bardzo kiepsko funkcjonowała przy tych problemach zdrowotnych, więc to było zarówno jedzenie, jak i rehabilitacja, lekarz, lekarstwa. No i szczerze mówiąc, zadałam sobie to pytanie i odpowiedź była taka, nie wiem, czy bym sprostała. Musiałam sobie szczerze też na to odpowiedzieć, więc panie pułkowniku, czy pan też ma takie momenty, że patrząc na tych nominowanych myśli, czy bym potrafił? Człowiek, który przecież uczestniczył w wielu ekstremalnych sytuacjach bojowych. Tak, mam dużo takich pytań do siebie, czy bym potrafił. Mam też pytania do ogółu, czy potrafilibyśmy i dlaczego pewnych rzeczy nie robimy. I to jest doskonały przykład. I zwróciłem uwagę na panią Mirosławę. Dlaczego? Dlatego, że misje, w których brałem też udział, miały to do siebie, że było poszkodowanych wiele osób. Poszkodowanych głównie ze względu na swoją narodowość. Ludzie wzajemnie się mordowali, wypędzali się z domów i tym ludziom trzeba było w jakiś sposób udzielić pomocy. Nie każdy był chętny. Konflikt, który był w Jugosławii, był konfliktem domowym. Dwie nacje, głównie nacje Serbowie i Chorwaci, różne religie wzajemnie się mordowali. Dla mnie to jest doskonały przykład tego, że możemy udzielać pomocy naszym tutaj sąsiadom za granicy, że możemy, ten przykład pokazuje też, że pewne rany, pewne historyczne wspomnienia, które mamy z konfliktów II wojny światowej, możemy zasypywać poprzez właśnie tego typu akcje. Pokazywać, że pomagając sobie, zasypujemy podziały, zasypujemy tą historię trudną bardzo, która miała miejsce 70 kilka lat temu. Doskonały przykład. To nie jest jedyny, bo pamiętajmy o tym, że nie tak dawno też Ukrainiec na autostradzie pod Szczecinem wyciągnął iluś Polaków z płonącego samochodu. Tak. Ale mamy też negatywne przykłady, jak wywiezienie Ukrainki, która pracowała gdzieś w Polsce, wywiezienie do lasu i pozostawienie jej ciężko chorej. Więc pokazywanie tego typu zachowań jest jak najbardziej wskazane, że możemy nieść dobro, że stać nas na niesienie tego dobra i że dzięki temu zasypujemy pewne też podziały, jakie między nami a Ukraińcami były. Ta nagroda imienia Jana Radowicza-Nody jest takim jasnym dowodem na to, dla tych osób, które tę nagrodę otrzymują, że to, co robią, jest dobre, że są takim rodzajem drogowskazu dla innych. Myślę, że to jest też wyróżnienie, które w momentach kryzysowych, a każdy z nas je ma, bo przecież funkcjonujemy sinusoidalnie, raz jesteśmy w dołku, raz jesteśmy na górze, więc to jest też taka nagroda, która na pewno wzmacnia. Ale zastanawiam się, panie pułkowniku, jakie jest pana osobiste podejście do wyróżnień, nagród, odznaczeń oficjalnych? Pan ma na koncie między innymi oczywiście Krzyż Zasługi za dzielność, czy honorową odznakę zasłużone dla kultury polskiej. Tych nagród jest znacznie więcej. Czy czasami nie jest tak, że najistotniejsze jest to, co się dzieje między ludźmi? Czy ma pan w głowie takie stop klatki, na przykład wdzięczność w oczach człowieka, któremu uratował pan życie? Bo wyobrażam sobie, że takie momenty zapisują się chyba najmocniej w głowie. Te wyróżnienia, o których pani powiedziała, to są tylko odznaki. One oczywiście dostajemy je za coś, co robimy. Ja nie przykładam do nich aż tak wielkiej wagi, natomiast tak, wdzięczność ludzka jest zdecydowanie najlepszym wyróżnikiem, jeżeli mówimy o skali, prawda, odznak czy odznaczeń. I tak, były takie przykłady, gdzie niosąc pomoc ludziom bez dachu, ludziom, którzy zostali wypędzeni z własnych domów na skutek działań wojennych, dając tylko butelkę wody, dając dodatkowy koc, dając jakieś pożywienie, czy dając telefon komórkowy, aby można było zadzwonić do rodzin, które gdzieś tam w Europie martwiły się, czy te rodziny żyją, czy nie żyją.
I widząc wdzięczność takiego człowieka za tą odrobinę chociażby życzliwości, to daje większe poczucie spełnienia niż właśnie te wszystkie odznaki, o których mówimy. Powiedział Pan bardzo ważną rzecz, że czasami to są drobne gesty. Kiedy Pan powiedział o tym wyciągnięciu dłoni z butelką wody, to jakoś w głowie od razu sobie pomyślałam, że to jest trochę też takie przywrócenie człowiekowi godności, że w sytuacji, kiedy jest wszędzie przeganiany, gdzie nie ma dla niego miejsca, to może już pomyśleć, że jest po prostu nieważny, że nie istnieje, jest niewidoczny. I nagle ta wyciągnięta dłoń znowu przywraca człowiekowi tożsamość, więc warto mieć też tego świadomość w każdej życiowej sytuacji, że czasami jedno dobre słowo i ten gest jest w stanie odmienić czyjąś rzeczywistość. Dokładnie tak. Ludzie, których widzowie mogą poznać, wchodząc na stronę 1944.pl, mają taką chęć pomagania niejako zakodowaną w genach. To działanie jest dla nich naturalne. A ja się zastanawiam, panie pułkowniku, czy odruch niesienia pomocy można w człowieku w jakiś sposób wyrobić, zaprogramować? Jest to możliwe? Myślę, że tak, bo będąc dziećmi, rodzice mówią nam, co jest dobre, co złe, co robić, czego nie robić, czy dzielić się naszym chociażby kanapką czy cukierkami w piaskownicy, gdy bawimy się z innymi dziećmi, czy pozwolić komuś bawić się naszą zabawką. I to jest chyba ten pierwszy etap, w którym uczymy się współistnieć z innymi osobami, dzielić się tym, co mamy. I jednym to zostaje na całe życie, inni zamykają się w sobie, stają się egoistami, sfokusowanymi tylko na własnej karierze, prawda, i na budowaniu własnego dobrobytu. Inni natomiast starają się przekazać czy dobra materialne, czy chociażby to dobro w postaci pewnego uczucia, czyli dobrego słowa nawet innym osobom. I to jest ważne. Czy jesteśmy zaprogramowani na niesienie dobra? Myślę, że tak, że człowiek jako istota, która żyje w większym stadzie, żyje, współdziała, prawda, w grupie, zależy od drugiej osoby. I też to, jak się w stosunku do tej osoby zachowamy, będzie rzutować na to, jak my żyjemy. I niesienie pomocy jak najbardziej jest, można zaprogramować, można ludzi nauczyć tego, ale ja myślę, że głęboko gdzieś tam w nas tkwi to jako coś naturalnego. Powiedziałam na samym początku naszego spotkania, że był Pan dowódcą jednostki specjalnej GROM. To porozmawiajmy o takich dowódcach w tym świecie cywilnym, bo są liderzy, którzy są w stanie za sobą pociągnąć innych. Zastanawiam się, jakie cechy powinien mieć taki człowiek, który ma w sobie taką moc, żeby uruchomić kulę dobra, ale zrobić to na tyle przemyślany sposób, żeby potem w zasadzie ta kula dobra była podawana z rąk do rąk, czyli zainicjować coś, a jednocześnie nadać temu taką siłę, taki napęd, żeby to już dalej popłynęło w świat, w ludzi. To jest dobre, ale zarazem też trudne pytanie, bo to, co my robimy, nie znaczy, że będzie po nas miało jakąś ciągłość. Na pewno trzeba mieć charyzmę, która porwie innych. W czym ta charyzma się powinna przejawiać? Ano też w tym, że robimy te same rzeczy, które robią choćby moi żołnierze, nasi żołnierze. Z nimi wykonuję te same czynności, z nimi cierpię pewne niewygody, ale też decyzje, które podejmują, służą na pewno temu, żeby wykonywali swoje zadania jak najlepiej, bo mają być jak najlepiej wyszkoleni, mają mieć jak najlepszy sprzęt i to na pewno będzie decydować o tym, czy jest się dobrym dowódcą, czy też nie. Ta dbałość o swoich ludzi. Jeżeli jemy posiłek, to taki dowódca bierze ten posiłek jako ostatni, jest ostatni w tej kolejce. I ja myślę, że tylko to zachęci żołnierzy do na pewno, tylko to, wiele jeszcze innych rzeczy, ale do takiej głębszej tej służby, żeby też widzieć sens tej służby. Różni są współcześni liderzy, różni są dowódcy. Jednym udaje się zasiać to dobro, prawda, i kontynuować pewne tradycje. Jako jednostka GROM pomagaliśmy podwarszawskiemu domowi dziecka, przyjmowaliśmy te dzieci u nas w jednostce, czy to z okazji świąt Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy, czy z okazji Świąt Jednostki, czy z Dnia Dziecka. Wielu też żołnierzy te dzieci zapraszało potem do swoich domów, opiekując się nim, nawiązując jakieś takie już bezpośrednie relacje. Wspomagaliśmy różnego typu fundacje, które niosły pomoc, chociażby Mam Marzenie. Ja zapraszając dzieci, którym zostało no naprawdę niewiele czasu
aby spełnić swoje marzenia, bo były śmiertelnie chore, a ich marzeniem było spotkać się z żołnierzami GROM, móc pójść na strzelnicę, porozmawiać. Mam wrażenie, że robiliśmy wielkie rzeczy, nawet w tej ostatniej chwili tego dziecka. I to były momenty, które no, były bardzo wzruszające i wyciskały łzy, także one potrafiły nawet tych twardych ludzi, jakimi są żołnierze sił specjalnych, potrafiły wzruszyć i potrafiły wycisnąć niejedną łzę. Takich dobrych wzruszeń z pewnością, jestem o tym przekonana, nam potrzeba. Porozmawiajmy jeszcze, panie pułkowniku, o kwestii motywacji, bo to jest tak, że często mamy zapał do pomocy. Na przykład uda się jedna akcja, ale potem gdzieś ta motywacja spada. Jak się motywuje też żołnierzy w wojsku do tego, żeby jednorazowe akcje pomocowe, które są zakończone sukcesem, które pokazują, że mamy w sobie całą masę dobra, jak utrzymywać motywację, żeby to, co było jednorazowe, przeradzało się na przykład w jakieś długofalowe akcje? Jak motywować? Myślę, że trzeba zacząć najpierw od tego, czy my sami, czy żołnierze, czy my jako dowódcy, czy żołnierz przez to zrozumie sens tej misji, bo to jest najważniejsze. Jeżeli zrozumiemy sens, długofalowy sens, myślę, że to jest największy motywator. Zrozumienie, dlaczego pomagamy, komu pomagamy i w jaki sposób pomagamy. I to jest też istotne, aby wiedzieć właśnie, w jaki sposób pomagać. Dlaczego? Dlatego, że chociażby w Afganistanie, budując szkoły, budując studnie czy ośrodki zdrowia dla Afgańczyków, czy też jeżdżąc po wsiach, udzielając pomocy medycznej albo rozdzielając chociażby słodycze dzieciom, trzeba wiedzieć dokładnie, czy ta pomoc nie spowoduje większej katastrofy niż tej, w której kraj jest pogrążony. Bo wielokrotnie talibowie wracali w nocy do wioski, czy też obcinali rączki dzieciom, które te cukierki od sił koalicyjnych przyjęły, czy zasypywali studnie, czy też spalali te szkoły, a na pewno nie pozwalały dziewczynkom chodzić tam do szkół. Więc umiejętność udzielania pomocy, wiedza komu i w jakich okolicznościach można jej udzielić, jest bardzo, bardzo, bardzo ważna. Czyli tak jak pan pracował przez lata w rozpoznaniu, tak samo rozpoznanie w tym temacie pomagania też jest czymś, od czego należałoby zacząć. Czyli rozpoznajemy czyjeś potrzeby i też myślę, że w wielu sytuacjach nie uszczęśliwiamy na siłę, prawda? Bo dobre intencje przy pomaganiu nie zawsze wystarczą. To pomaganie musi być mądre. Ależ dokładnie, dokładnie. To jest najważniejsza praca, właśnie rozpoznać, komu chcemy pomóc i w jaki sposób chcemy pomóc i czy on na pewno tej pomocy potrzebuje, bo udzielanie jej na siłę jest niewskazane. Afgańczycy, chociażby mówię Afgańczycy, czy Irakijczycy, czy też Jugosłowianie, to bardzo dumne narody i nie zawsze wyciągnięcie do nich ręki spowoduje ich odruch serdeczności w stosunku do nas, a może spowodować wręcz wrogość. Dlatego ta walka o serca i umysły, którą też prowadzimy na misjach wojskowych, jest bardzo istotna, aby dotrzeć do ludzi, rozpoznać ich potrzeby i umiejętnie tej pomocy udzielić. Panie pułkowniku, ja dzisiaj powiedziałam o tym, że nasze spotkania też traktujemy jako takie zaglądanie do codzienności członków kapituły, ale także tych, którzy są laureatami nagrody. Więc korzystając z naszego spotkania, bardzo bym się chciała dowiedzieć, jak te obrady kapituły wyglądają, bo szczerze mówiąc, ja państwu nie zazdroszczę zadania, no bo cała masa fantastycznych ludzi, każdy pochodzi z kompletnie innego świata, tak bym powiedziała, bo to są ludzie, którzy reprezentują przeróżne zawody. Cywilni, czasem też duchowni, dorośli, dojrzali ludzie, ale czasami też dzieci. Więc jak te debaty wyglądają? Czy tam jest burzliwie? Czy państwo się spierają o to dobro? Proszę trochę powiedzieć, jak to wygląda. Powiem tak, że każda taka debata, każde takie posiedzenie zaczyna się od sprawdzenia listy obecności. Czy my jako członkowie kapituły jesteśmy na miejscu, czy zdalnie jakoś bierzemy udział w tych obradach. To nie jest łatwa sprawa, dlatego że kilka tygodni przed posiedzeniem kapituły dostajemy listy z nominowanymi i w każdej kategorii, albo w większości kategorii, mamy po 40, po 50 osób. Mamy czas na to, żeby zapoznać się z tym, co te osoby robiły, jakich rzeczy dokonały. I mamy najpierw sami, mamy ogromną burzę mózgów, bo to nie jest łatwe. Więc przygotowaliśmy sobie pewne kryteria,
doboru, prawda, i oceny tych kandydatur. No, mamy chociażby policjantów, strażaków, żołnierzy, którzy jak gdyby w swoje obowiązki mają, naturalne obowiązki, mają wpisane niesienie pomocy. Dlatego przed nich wrzucamy tych, którzy tej pomocy udzielają sami z siebie. Nie muszą, nie mają tego zapisanego w karcie opisu stanowiska na przykład, prawda? Ważymy też różne przypadki, czy ktoś wcześniej był odznaczony za podobne akcje, czy nie. Oczywiście, jeżeli to są działania jakieś społeczne, jakie miały oddźwięk, jeżeli to jest działanie, uratowanie komuś życia, tak jak w przypadku tego młodego chłopca, który uratował swojego wujka, no patrzymy chociażby na jego wiek, bo to jest rzecz no niebywała, żeby młody chłopiec potrafił utrzymać przy życiu starszą osobę. Bądźmy szczerzy, że wielu z nas odwraca się w drugą stronę, gdy widzi kogoś leżącego na ulicy, nie udziela mu pomocy albo przejeżdża gdzieś dalej swoim samochodem. Więc patrzymy też właśnie chociażby na wiek i na umiejętności. Muszę pani powiedzieć, że jeżeli akurat mówimy o tej kategorii, czyli niesienie pomocy, ratowanie komuś życia, to jesteśmy w kapitule pod wrażeniem tego, jak wiele młodych osób udziela skutecznie pomocy. To by też świadczyło o tym, że otrzymują skuteczne, dobry trening w szkołach. W szkołach czy też w organizacjach jak harcerstwo czy inne organizacje, której do tego udzielania pomocy uczą. Gdy sami w swojej głowie zapiszemy sobie 5 kandydatur z każdej kategorii, wysyłamy je do Muzeum Powstania Warszawskiego i po pewnym czasie zbiera się kapituła i obradujemy już tylko nad tymi osobami w tych 5 kategoriach, która z tych nominowanych powinna otrzymać nagrodę. I to też jest ciekawe, że w większości przypadków bardzo podobne osoby wybieramy, czyli gdzieś ten system ważenia mamy na tyle wypracowany, że pozwala nam z większą dozą prawdopodobieństwa wybrać te same osoby. Jak mamy 5, to proszę mi wierzyć, że na obradach może pojawić się 7, 8, chyba nigdy nie pojawiło się więcej niż 10 osób, 10 różnych nazwisk. Więc to jest bardzo już mała grupa, nad którą obradujemy i jeżeli się sprzeczamy, to dopiero głosowaniem wybieramy tą najważniejszą, zwykłą większością głosów. Jeżeli mamy problem z tym, to głos decydujący ma tutaj przewodniczący kapituły, pan Jan Rodowicz. A jak długo potrafią trwać obrady, czyli te dyskusje i to ważenie? Mamy już finałową 10. Pamięta pan najdłuższe obrady, kiedy już się wydawało, że jest prawie kandydat, ale jeszcze nie, jeszcze kolejne wątpliwości, tak żeby ten wyrok był no, jak najbardziej oddający ideę nagrody imienia Jana. Nawet do kilku godzin. Te obrady potrafią trwać nawet do kilku godzin. To jest dużo wypitej kawy, dużo dyskusji. Ale nie ma kłótni. Naprawdę to są ciekawe, przepiękne dyskusje nad tym właśnie, dlaczego ta osoba powinna zająć to pierwsze miejsce, a nie ta. I dopiero wspólne podniesienie rąk, prawda, decyduje o tym. No, ale też czasami, jak się zgadzamy, te obrady przebiegają bardzo szybko. W niecałe dwie godziny potrafimy zamknąć te obrady, bo nie ma gdyby większych kontrowersji. Wyobrażam sobie, że z jednej strony to jest bardzo duży wysiłek, na pewno intelektualny, również fizyczny, skoro bywa, że to jest kilka godzin, ale też chyba wychodzą Państwo tacy podbudowani, bo w świecie, kiedy oglądamy bardzo dużo takich medialnych przekazów, to jesteśmy bombardowani takimi informacjami, po których bardzo szybko można uwierzyć, że świat jest tylko zły. A taka debata, takie spotkanie chyba przywraca wiarę, jak śpiewał Czesław Niemen, że tych ludzi dobrej woli jest więcej, więc to chyba też taką dobrą energią ładuje, mówiąc kolokwialnie. Ładuje. Proszę mi wierzyć, że ładuje. Jesteśmy czasami zdziwieni, że gdzieś tam na końcu tej naszej Polski dzieje się tyle dobra, że ludzie potrafią sobie pomagać. Ba, że całe wsie zbierają się, żeby pomagać chociażby w tym takim bardzo no, drastycznym wypadku kolejowym kilka lat temu, gdzie to cała wieś udzieliła pomocy poszkodowanym, udzielając im schronienia, przynosząc ciepłe posiłki, ciepłą wodę, ciepłą herbatę czy koce i tak dalej, zanim dotarła ta właściwa pomoc. I to są budujące przykłady.
gdzie ludzie samotni rozwożą po wsi chociażby pożywienie tym, którzy nie mają siły wyjść do sklepu, żeby dokonać chociażby zakupów. To jest budujące. Naprawdę, proszę mi wierzyć, ja nie spodziewałem się skali takiej pomocy, takiego dobrego, że tak powiem, napływu energii tutaj w tym naszym kraju. Tak sobie pomyślałam, że w zasadzie każdy z nas czuje sens życia do tego momentu, kiedy się czuje potrzebny, i ta nagroda też pokazuje, że działanie może człowieku też przywracać wiarę w sens. On pomaga, jednocześnie przywraca czasami sobie wiarę, bo wątpliwości się zdarzają każdemu. Wspomniał pan, że bohaterowie, ci powstańcy czasu pokoju, to są często bardzo młodzi ludzie. Wspomniał pan Mateusza Jarantowskiego z Poznania, który dzisiaj ma 11 lat, ale w momencie, kiedy udzielał pomocy swojemu wujkowi, miał lat 9. To jest chłopak, który, tak jak pan wspomniał, rozpoczął akcję resuscytacyjną. Utrzymywał cały czas kontakt do momentu telefoniczny, do momentu przyjazdu ekipy medycznej, i faktycznie to była w zasadzie jedyna osoba, która zachowała zimną krew, i dzięki jego postawie wujek został uratowany. Ja sobie pomyślałam, nawet zaryzykowałabym takie stwierdzenie, że dzieci szybciej zareagują w sytuacji zagrożenia niż dorośli, bo nas potrafi sparaliżować strach i nawet sami jesteśmy zaskoczeni reakcją własnego ciała. To się nawet zdarza w sytuacjach zagrożenia, kiedy ktoś nas atakuje, nie potrafimy krzyknąć, ale nie uciec. Więc jak tych młodych ludzi uczyć? Bo patrzyłam na przykład na to, co robiła też Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Maluchy, które w jednym rytmie wykonywały pierwszą pomoc. Czy to jest kwestia właśnie tego, że jeżeli człowieka tego małego nauczymy działania, to mu się nawet nie odpali lęk, tylko on w ramach odruchu od razu zacznie akcję ratowniczą? Tak, zgadzam się, w ramach odruchu jak najbardziej. Akcje tego typu, czyli uczenie resuscytacji, robi Orkiestra Świątecznej Pomocy. Robimy to też my, jako byli żołnierze Gromu czy żołnierze jednostek specjalnych, na różnych wykładach w szkołach, przy okazji jakichś wydarzeń. Wielu byłych paramedyków z jednostki takie szkolenia prowadzi. Mamy też fundacje prowadzone przez byłych żołnierzy, które też podobne akcje prowadzą. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby młodych ludzi nauczyć, jak pomagać, jak utrzymać kogoś przy życiu. To się przydaje w codziennym życiu, chociażby w domu, bo tak jak w tym przypadku. Najbliższa mu osoba nagle przestaje oddychać, zaczyna się dusić i trzeba jej pomóc. To się może zdarzyć wszędzie, na podwórku, w piaskownicy, w szkole. Jesteśmy pierwszymi, którzy takiej pomocy mogą udzielić. To jest ważne, żeby podkreślać to tym dzieciom, że jesteście pierwsi na miejscu i właściwie udzielona pomoc pozwoli tej osobie przetrwać. Powiedział pan przed chwilą między innymi o fundacjach, które są prowadzone przez byłych wojskowych, które uczą dzieci tego reagowania. Pomyślałam sobie, że być może oglądają nas teraz rodzice, którzy chcieliby swoje dzieci wysłać na takie zajęcia. Czy to są zajęcia, które są prowadzone w szkole? Czy można też indywidualnie zadzwonić, zapytać i ten plan, który mały człowiek ma, że chciałby pomagać, zacząć realizować już w praktyce? Różnie. To są zajęcia prowadzone w szkołach, to są zajęcia prowadzone na obozach jakichś letnich. Można zajęcia też takie przeprowadzić właśnie na chociażby wyraźne życzenie. Tego typu działań jest naprawdę dużo i to nie tylko żołnierze z Gromu, ale żołnierze z innych jednostek w ramach swoich fundacji, w ramach swojej działalności takie szkolenia prowadzą. Łatwo do tego jest dotrzeć. Informacji o tego typu szkoleniach jest dużo w internecie. To ja teraz skupię się na motcie, które pan doskonale zna. Ja chronię ciebie, a ty mnie. Jak działa zaufanie w jednostce? Bo praca w Gromie w pewnym sensie zaprzecza takiemu instynktowi samozachowawczemu. W sytuacji zagrożenia nawet bardzo szlachetne osoby jakoś automatycznie najpierw pomyślą o tym, żeby uratować siebie. Więc tutaj działanie, szkolenie musi jakby przebiegać w tym kierunku, żeby ten instynkt przeżycia, przetrwania, który dotyczy nas, jednak uciszyć i rzucić się w ogień na przykład za kolegą z drużyny. Jak to wygląda? Bo przecież gromowcy znani są z tego, że potrafią wynieść swojego kolegę z płonącego budynku z pełną świadomością, że mogą nie wrócić z tej akcji. Więc na jakiej zasadzie przebiega takie szkolenie? Szkolenie zbliża nas bardzo do siebie emocjonalnie. Szkolenie jest bardzo ciężkie i budujemy w trakcie tego szkolenia zaufanie do umiejętności kolegi.
o jego umiejętności strzeleckich, o jego umiejętności taktycznych. Bardzo często jako żołnierze Gromu gramy rolę zakładników, siedząc w środku w pomieszczeniu przy tarczach, a do tego pomieszczenia, zakładając ładunki wybuchowe na drzwi, wchodzą pozostali operatorzy tej jednostki, strzelając do tych tarcz, obok których my stoimy. Dzięki temu budujemy zaufanie. To zaufanie jest podstawą współdziałania, które potem ma miejsce w trakcie nie tylko szkolenia, ale w trakcie misji bojowych. Ja chronię ciebie, ty chronisz mnie. To jest podstawowa zasada współpracy na polu walki. My to też nazywamy przemieszczaj się i osłaniaj. Jakkolwiek to zabrzmi, jedna grupa przemieszcza się do przodu, a druga go osłania swoim ogniem. I tak dalej, aż do skutecznego zrealizowania misji. Czy potrafimy oddać życie za kolegę? Tak, wydaje mi się, że to jest zdecydowanie częściej spotykane, że kolega jest tym ważniejszym. Nie myślimy ojczyzna, nie myślimy kraj, patriotyzm i tak dalej. Kolega, z którym idziemy na operację, jest najważniejszy. Ja myślę też, że większość ludzi, czy powstańców, czy żołnierzy w II wojnę światową głównie ginęła za kolegę, a nie mając na ustach słowo ojczyzna. To jest najważniejsze, gdy jesteśmy w boju. Ale też żołnierze Gromu są szkoleni do tego, żeby oddać życie za zakładników. Gdy prowadzimy operację uwalniania zakładników, to życie zakładnika jest najważniejsze, jest najcenniejsze. Zdecydowanie zmieniamy wtedy sposób nasz działania. Działamy z wielką prędkością, z wielką szybkością, agresją. Wykorzystujemy element zaskoczenia. Chcemy jak najszybciej dostać się do pomieszczenia, w którym przetrzymywani są zakładnicy i zlikwidować terrorystów. I tutaj nasze życie nie jest tak ważne jak życie zakładnika. To on jest najważniejszy. Ja myślę, że ta zmiana mentalna, która zachodzi w ludziach w trakcie szkolenia, jest bardzo istotna i ja nie spotkałem się w swojej karierze w Gromie, żeby ktoś to kiedykolwiek negował. Także tak, na pewno to szkolenie, które przechodzimy, na pewno to, co zostaje nam w głowie, decyduje o tym, że jesteśmy w stanie zasłonić kolegę, wyciągnąć go spod ognia, tak jak miało to miejsce wtedy, kiedy jeden z naszych oficerów na operacji w Afganistanie został śmiertelnie postrzelony, a koledzy zrobili wszystko, żeby go spod ognia wyciągnąć, narażając swoje życie. Jesteśmy do tego zdolni, nie tylko dlatego, że jesteśmy szkoleni, ale mamy to gdzieś w tyle głowy, że potrafimy poświęcić nasze życie za innych. Panie pułkowniku, to muszę zapytać, i to jest takie pytanie bardzo kobiece i rodzinne. Jak z taką świadomością takiej, a nie innej postawy radzi sobie pana najbliższa rodzina, że wojskowy człowiek, który faktycznie jest szkolony do działania w akcjach specjalnych, ma świadomość tego, że w sytuacji zagrożenia życia jest w stanie to życie poświęcić. Jak sobie z tą gotowością do pomocy radzą najbliżsi? Bo przecież no, pan nie jest jakoś odizolowany od społeczeństwa, tylko jest w bardzo bliskiej relacji. Jak to się przepracowuje w rodzinie? Bo to jest dla mnie taki temat, którego nie znam, bo nie mogę po prostu znać. Więc jeżeli mogę zadać takie pytanie, to bardzo poproszę o odpowiedź. Różnie. Przepracowuje się to różnie, nie wszystkie rodziny są na to gotowe. Nie wszystkie rodziny były w stanie znieść to obciążenie, jakim jest właśnie wyjazd męża, ojca na misję. To obciążenie związane z ryzykiem, że z tej misji może nie wrócić, albo wrócić ranny, czy też z odciętymi kończynami chociażby, prawda? Jest bardzo różnie, rodziny sobie radzą lepiej lub gorzej. Mamy w jednostce też pomoc psychologiczną, jednostka była otwarta na rodziny. Wydaje mi się, że przez wiele lat, zwłaszcza tych lat początkowych, nie informowaliśmy rodzin w ogóle, gdzie służymy. Większość z naszych rodziców, żon, sióstr nie wiedziała zupełnie, w jakiej jednostce służymy. Natomiast lata operacji w Iraku czy w Afganistanie pokazały, że nie można pewnych rzeczy utrzymywać w tajemnicy, że trzeba rodzinę wciągnąć jednak w tą grę, pokazać jej, co robimy, aby spodziewała się no, i była gotowa na najgorsze. Natomiast istotna jest tutaj też pomoc kolegów, tych, którzy wyjadą, zastępują na miejscu koledzy, którzy udzielają pomocy rodzinie, chociażby w zakupach, w opiece nad dziećmi, w takim codziennym życiu, bo to wszystko się też może zawalić. I to jest też bardzo istotne, żeby te rodziny nie czuły się osamotnione. Myślę, że wtedy łatwiej pewne rzeczy przejść.
Czyli rozumiem, że rodziny wojskowych też funkcjonują trochę jako taka wspólnota, która doskonale wie, z czym się mierzy ta druga strona, bo powiedzenie kogoś z zewnątrz, wiem co czujesz, no będzie tylko pustym słowem wydmuszką, a ktoś, na przykład żona wojskowego, która porozmawia z drugą z żoną wojskowego, doskonale wiedzą, o jakich emocjach rozmawiają i to jest ta siła budowania wspólnoty również w tych cywilnych relacjach, tak? Myślę, że tak, ale proszę mi też wierzyć, że utrzymujemy relacje z całym tym światem cywilnym tak. I bardzo mocne i głębokie te relacje są i ta pomoc może być udzielana z różnych stron. Przyjaciele, rodzina jest tutaj najważniejsza, aby w sytuacjach kryzysowych mieć wokół siebie kogoś bliskiego, kto chociażby przytuli czy powie ciepłe słowo. Praca wojskowych wiąże się z wieloma traumami. Skoro dzisiaj mówimy o pomaganiu, to zastanawiam się, czy bardzo ważnym tematem w tym kontekście nie jest też umiejętność poproszenia o pomoc. Myślę o sytuacji, kiedy człowiek sobie już nie radzi z tym wszystkim, co zgromadził, bo te doświadczenia są bardzo trudne. Czy istnieje coś takiego jak taka presja właśnie na bycie twardym i czy zdjęcie tego pancerza, nawet takie otrzymanie pozwolenia od dowódcy, który zauważa, że na przykład w jego zespole ktoś sobie najzwyczajniej w świecie nie radzi, bo my jesteśmy jako ludzie i dzięki temu jesteśmy ludźmi, nie jesteśmy robotami, mamy w sobie zarówno siłę, jak i kruchość. Ja nawet używam takiego słowa, że jesteśmy kruchosilni. Czy kluczowe nie jest w pewnym momencie poproszenie o pomoc, albo zauważenie, że w naszej ekipie, w naszej drużynie coś jest nie tak i że jest człowiek, który potrzebuje pomocy, bo przecież z zespołem stresu pourazowego też potrafią się ludzie niepracujący w wojsku zmagać. Nie wiem, przykład Grażyny Jagielskiej, żony korespondenta wojennego, która też przeszła załamanie nerwowe, ponieważ funkcjonowała w takiej, a nie innej sytuacji. Więc jak wtedy taka pomoc wygląda i czy jest taka zgoda, przyzwolenie na to, żeby zdjąć taki pancerz nieśmiertelnego, człowieka, który sobie ze wszystkim poradzi, bo to musi być duże obciążenie psychiczne. Staramy się być twardzi, nie przyznajemy się do swoich słabości, natomiast mamy kolegów, którzy też bacznie nas obserwują w trakcie szkolenia, w trakcie tego, co dzieje się na misji. I narzędzia, którymi operujemy, czyli karabin, materiały wybuchowe, to są narzędzia, które mogą zrobić krzywdę również naszym kolegom, bo w tym stresie, czy właśnie wtedy, kiedy tej pomocy potrzebujemy, a nie powiemy o tym, możemy niewłaściwie działać. To koledzy są tymi, którzy czasami powiedzą, stary, ty dzisiaj odpocznij sobie, ty dzisiaj nie pójdziesz, nie pojedziesz czy na operację, czy nie pójdziesz na trening, bo zdecydowanie masz co innego w głowie, nie? I twoje działanie może zagrażać nam wszystkim. Jeżeli potrzebujesz naszej pomocy, proszę bardzo, jesteśmy tutaj do dyspozycji. Mamy psychologów w jednostce, jest też cały system zabezpieczenia medycznego i psychologicznego w Wojsku Polskim. Działający lepiej lub gorzej, ale jest. W jakiś sposób ta pomoc jest żołnierzom oferowana. Najważniejsze, to jest tak jak w totolotku, jeżeli chcemy wygrać, to trzeba zagrać, prawda? Wypełnić ten los. I tutaj też, jeżeli koledzy pewnych rzeczy nie zauważą, jeżeli mamy siłę, żeby wewnętrzną siłę, żeby się zgłosić, to tej pomocy się doczekamy, prawda? W wojskach specjalnych mam wrażenie troszeczkę lepiej funkcjonujemy, gdyż trening, który przechodzimy, jest bardzo realny. Ćwiczymy bardzo często na cywilnych obiektach, ćwiczymy z ranami, prawda? Wkuwamy się sobie, operujemy się wzajemnie. Mamy widok tej krwi przed sobą jak gdyby częściej. Stąd być może też tych przypadków stresu pourazowego pola walki w wojskach specjalnych jest bardzo mało albo niewiele, naprawdę niewiele w porównaniu do tego, co przeżywali chociażby chłopcy z wojsk lądowych. Umiejętnie podana pomoc i we właściwym czasie jest bardzo skuteczna, inaczej możemy popaść w uzależnienia, odsunąć się, a czasami może to prowadzić wręcz do samobójstwa. Czyli to jest ten moment znowu takiej czujności, uważności, kiedy ja chronię ciebie, rozumiemy też właśnie w takiej sytuacji, że widzę, że coś jest nie tak, oferuję ci pomoc i na przykład wysyłam cię do psychologa. Mówię o takim konkretnym działaniu. Tak, albo po prostu rozmawiam wcześniej z psychologiem, informuję go o tym, że coś jest nie tak i psycholog sam przychodzi do tej osoby i takie sytuacje miały miejsce. Ej, stary, musimy pogadać. Nie dlatego, że z tobą coś się dzieje, tylko zwykła rozmowa i ja z tej rozmowy wypływają następnie pewne rzeczy, które ten człowiek przeżywa i z którymi sobie nie radzi.
I tutaj znowu pomoc przychodzi w osobie drugiego człowieka. Rozmawiamy dzisiaj o nagrodzie imienia Jana Rodowicza Anody. Zgłoszenia w tym roku mogą Państwo wysyłać do 6 września. Przypomnę stronę www.1944.pl. Panie pułkowniku, ja sobie pomyślałam, że Pan w zasadzie minął się w czasie z Janem Rodowiczem. Natomiast można powiedzieć chyba, że w innej życiowej scenerii poznaliście dokładnie, czym jest strach, czym jest zagrożenie, na czym polega realne ryzyko utraty życia. Dzisiaj skupiamy się na tym bohaterstwie cywilnym, które na szczęście nie wymaga przelewania krwi za ojczyznę. Ono jest chyba cichsze z założenia. Natomiast chyba potrzeba nam coraz więcej przestrzeni, żeby takich ludzi zauważać, bo to znowu, tak jak przy okazji obrad mówiliśmy, pozwala wierzyć, że tych ludzi dobrej woli jest więcej. Zastanawiam się, czyja tutaj jest rola, żeby te proporcje, szczególnie w przekazach medialnych, się trochę wyrównały. Jedna rzecz to jest oczywiście sprawa dziennikarzy, którzy powinni wyszukiwać, mam wrażenie, tematy, które są dobre. Dobro jest też fotogeniczne, tylko trzeba je umieć pokazać. Ono może nie jest tak widowiskowe, ale czy to też nie jest tutaj taki moment do działania właśnie dla tych obserwujących, dla widzów, żeby zauważać takich ludzi, dawać znak, że tutaj u mnie jest sąsiad, który na przykład codziennie opiekuje się seniorami i nie dba tylko o swoją rodzinę, ale codziennie jest na przykład u sąsiada z obiadem, czyli z realną pomocą. Ależ tak, jak najbardziej, także nie tylko media, ale media nagłaśniając chociażby tutaj nominowanych do tej nagrody, mogą zwrócić uwagę na to, że dzieje się dobro gdzieś wokół nas, prawda? Niekoniecznie je dostrzegamy, ale oglądając ten program, czy czytając o tym na stronach internetowych, czy w prasie, dostrzegamy jak gdyby łatwiej. To nam otwiera oczy, dostrzegamy tych, którzy wykonują dobrą robotę. Jako kapituła, wszystkim Muzeum Powstania Warszawskiego, prowadzimy też dodatkowe akcje, także to ta nasza działalność nie sprowadza się tylko do tego jednorazowego nominowania, prawda, i wytypowania ludzi do tej nagrody, ale też prowadzimy innego typu akcje mające na celu uświadomienie, że niesienie dobra jest rzeczą bardzo ważną i że wokół nas są ludzie, którzy tej pomocy potrzebują. A jak często, teraz to przyszło mi do głowy, jak często zdarza się tak, że zgłaszają się osoby chętne na przykład do jednostki specjalnej GROM, które trzeba odesłać z kwitkiem, ponieważ nie spełniają bardzo wyśrubowanych wymagań. I czy wtedy jest też taka rozmowa, że słuchaj, naprawiać świat możesz na bardzo wiele sposobów. Czy to jest też taki moment, kiedy można porozmawiać z człowiekiem, który ma marzenie, chce być w gromie? Nie udaje się i to jest taki moment pewnie złości, buntu u wielu. Czy można tę złość, wściekłość, że się nie udało, przekręcić w drugą stronę właśnie na taką gotowość do działania? Zdarzają się takie sytuacje? Zdarzają się takie sytuacje i były takie sytuacje. Sam proces doboru i selekcji jest długotrwały i skomplikowany. Oczywiście mamy zbudowany pewien profil psychofizyczny, jak żołnierz, który ma do tej jednostki się dostać, powinien wyglądać, jakimi cechami się charakteryzować. Żołnierz musi być wysportowany, to ponadprzeciętnie wysportowany, ale musi mieć też otwartą głowę. I zanim żołnierz pójdzie na selekcję w Bieszczady, tą właściwą selekcję, czyli te długotrwałe marsze z wielkim obciążeniem, gdzie musi zdobywać punkty, nie wiedząc nigdy, ile tych punktów ma do zdobycia każdego dnia, czyli nie mogąc sobie rozplanować swoich sił, aby tą trasę przejść, odbywa się rozmowa taka z człowiekiem. Zaliczyłeś WF, przeszedłeś badania psychologiczne, teraz jest rozmowa taka motywacyjna. I są ludzie, którzy mówią, chcę pomagać, chcę zbawiać świat właśnie w ten sposób, ale nie z pomocą skalpela, prawda, wykonywać chirurgiczne operacje, ale z pomocą karabinku, niestety. Bo zwalczamy zło, bądźmy szczerzy. To jest brutalna prawda, ale tak jest. No ale się nie nadaje, nie spełnia pewnych kryteriów. Gdzieś być może za bardzo chce ten świat zbawiać i przez to może być też w jakiś sposób niebezpieczny. Nie każdy się nadaje do tej roboty. To jest długotrwały proces selekcyjny, potem nawet w trakcie szkolenia rocznego ludzie odpadają, gdyż czasami za bardzo chcą udowodnić coś, a nie muszą. Wystarczy być dobrym, nie trzeba być ponadprzeciętnym. Natomiast tak, ludzie nie przeszedłszy selekcji albo nie dostawszy się do tej jednostki, trafiali do innych jednostek, czy też trafiali do
organizacji takich porządku, bym powiedział, publicznego, trafiali do pogotowia ratunkowego. Gdzieś ten kontakt był utrzymywany, wymieniane doświadczenia, bo tak jak pani powiedziała, pomoc można nieść w różny sposób. Niekoniecznie trzeba być wojskowym, wykonywać operacje specjalne. Można pomagać ludziom tu w kraju, można pomagać ludziom gdzieś za granicą. I gdzieś ten kontakt jest utrzymywany. Parę osób ze mną nawet ma kontakt. Utrzymujemy jakieś relacje, informujemy się wzajemnie o tym, co robimy. To muszę zapytać jeszcze o jedną rzecz. Rozmawiam z człowiekiem, który doskonale wie, co to znaczy być dowódcą. Gdybym to przełożyła na takie cywilne sytuacje, no to mam na przykład w głowie szefa dużej korporacji. I ludzie, z którymi rozmawiałam, którzy byli na tym stanowisku, mówią, że bardzo rzadko mówi się o czymś takim jak samotność na górze. Czyli to jest ten moment, kiedy jest się pod obserwacją swoich pracowników, podwładnych, ale też zawsze jest jakiś szef wszystkich szefów jeszcze wyżej. Często to są jeszcze akcjonariusze. I to są ludzie, którzy no, muszą być autorytetem, a jednocześnie, co jest bardzo ludzkie, mierzą się z własnymi wątpliwościami. Więc jak często jest w życiu wojskowego taka, pojawia się taka sytuacja, że dowódca też może kogoś poprosić o pomoc i to nie jest wstyd, tylko to jest właśnie siła, współpraca, bo wiem, że nie jestem wszechwiedzący, tylko jestem w stanie zapytać specjalistę z danej dziedziny, który jest ze mną w stanie współdziałać. I znowu wracamy do współdziałania, bo solo tak naprawdę niewiele możemy zrobić. Praca w siłach specjalnych to jest praca zespołowa i siła tej jednostki opierała się na pracy zespołowej, na tym, że ludzie wzajemnie się uzupełniali i współdziałali. I ja, będąc dowódcą tej jednostki, wcześniej w niej służyłem 20 lat i ja, gdy zostałem dowódcą, to pracowałem dalej ze swoimi kolegami. Zmieniły się pewne relacje, ale to wciąż byli nie tylko moi podwładni, ale to przede wszystkim byli moi koledzy, z którymi byłem na misjach, z którymi wielokrotnie ćwiczyłem na poligonach, cierpiałem brak wyspania, niedożywienie, prawda, inne rzeczy i cierpiałem dobro i zło. Więc te relacje były bardzo i są wciąż bardzo bliskie. Jak zarządzać takimi ludźmi? No, trzeba uświadomić cel, jaki mamy i żeby wszyscy zrozumieli ten cel, żeby ten cel był dla nich ważny. My jesteśmy też zadaniowcami, mission oriented. Lubimy, jak stawiane są przed nami zadania i lubimy je realizować i osiągać ten cel, który sami sobie wyznaczyliśmy lub przełożony nam wyznaczył. Nie miałem większych problemów w zachęceniu ludzi do pracy. Dzieliłem się nie tylko wiedzą, ale też odpowiedzialnością. Także jeżeli było jakieś zadanie, ja na pewno nie byłem najmądrzejszy na tym okręcie. Szukałem tych specjalistów, którzy na tym się znają, a moje działanie skupiało się na tym, żeby bombardować naszych przełożonych o zgodę na wykonywanie pewnych rzeczy albo o środki finansowe na realizację tego, bo taka jest też rola dowódcy. Szukać wsparcia wyżej i pozwalać swoim ludziom, ale kontrolować też, robić pewne rzeczy. I myślę, że osiągnęliśmy sukces jako jednostka właśnie dlatego, że to współdziałanie jest na najwyższym poziomie. To zrozumienie misji, jaką mamy, jest bardzo ważne i poczucie ważności tego, co robimy, jest naprawdę istotne. Dzięki temu mamy mocno zbudowany ten esprit de corps, tego ducha jednostki i jesteśmy w stanie bić się za kolor beretu, który mamy, czy za odznakę, którą musimy. Czyli kolejna ważna umiejętność dla każdego z nas, umiejętność proszenia o pomoc, co też wielu osobom no, z trudem przychodzi, to też musimy sami szczerze przed sobą przyznać. Powoli zmierzamy do końca naszego spotkania, ale jeszcze bardzo bym chciała poznać osobistą historię pułkownika. Jak wyglądała ta droga od marzenia pewnie, bo tak przypuszczam, że musiało być, którym był grom, marzenia przełożonego na plan, no a potem konsekwentnej realizacji krok po kroku. Jak to wyglądało w pana przypadku? Gdy byłem kilkunastoletnim chłopakiem, gromu jeszcze nie było, także nie miałem marzenia o tym, żeby służyć w gromie, ale zawsze gdzieś chodziło mi po głowie, żeby zostać żołnierzem. No, skutecznie te przemiany polityczne, które miały miejsce w Polsce w latach 80., 90. jakoś wybiły mi to z głowy i postanowiłem zdawać na prawo. I to chyba jest najsłodsza klęska, jakiej doznałem w życiu. Na to prawo się nie dostałem. I chwyciło mnie wojsko. 2 lata służby zasadniczej, które te moje marzenia o wojsku jak gdyby uleczyły. No ale grom się pojawił na horyzoncie. Nie wiedząc jeszcze, że to jest grom, słuchając opowieści o
niesamowitych rzeczach, jakie czy to mój trener z karate, czy koleżanka z tego też karate robili. Na pewno to wzbudziło moją tutaj ciekawość, zainteresowanie i postanowiłem, że spróbuję. I tak poszedłem na rozmowę, najpierw na rozmowę z Petelickim, czekałem z pułkownikiem Petelickim, dowódcą jednostki. Czekałem na tą rozmowę 5 dni pod jego drzwiami. Wiem, że teraz sprawdzał moją wytrzymałość i cierpliwość. Ja na pewno tam chcę dostać się. No i po tej rozmowie już tak się to pociągnęło. Kolejne etapy, służby, wyjazdy, szkolenia, studia. Aż zakończyłem to na etapie dowódcy jednostki. Także to było spełnienie moich marzeń na pewno, nawet tych skrytych, skoki ze spadochronem, pływanie na szybkich łodziach, strzelanie, jazda ciekawymi pojazdami, bywanie w różnych miejscach na świecie i robienie, mam wrażenie, czegoś dobrego, bo społeczeństwo nie powinno nas postrzegać jako tych, którzy z nożem w ustach wpadają i niszczą wszystko dookoła, ale raczej jako tych, którzy precyzyjnie wykonują operacje ratowania komuś życia i niesienia pomocy. To tak szczerze, najtrudniejsze i najpiękniejsze momenty tej pracy. No najtrudniejsze to te, które zagrażają życiu, kiedy trzeba się uratować w jakichś sytuacjach dynamicznych bardzo często. Kiedy dostałem się pod śruby pracującego promu, który mieliśmy zdobyć. Z łodzi zostałem wyrzucony na skutek tych fal, które są przy burcie, wyrzucony do wody. I gdy widziałem też wielkie śruby, które jak maszynka mięsa mogły mnie tam zmielić, a jednak trening, który nam zrobiono, czyli zachowanie tej zimnej krwi, odczekanie, aż będzie można odpalić swoją kamizelkę ratunkową, żeby nie dostać się w tą wirującą śmierć. Czy na skokach spadochronowych, kiedy spadochron się nie otwiera i trzeba sobie radzić, ten główny się nie otwiera, trzeba sobie umiejętnie radzić, żeby wyjść z tej opresji, zanim otworzy się spadochron zapasowy. To są wszystko rzeczy, które budują na pewno siłę i dają też poczucie pewnej sprawczości, jeżeli z tego wyjdziemy cało. Mam też w Jugosławii taki moment, który sprawił, że zacząłem chyba wierzyć głębiej w ludzi, że ludzie są jednak dobrzy, że potrafią oddać wszystko, co mają, żeby chociażby nas ugościć. Była to Serbka, która musiała uciekać ze swojego domu, kiedy się wygnana z serbskiej krainy trafiła do naszego regionu we wschodniej Slawonii i zamieszkała też w domu po wygnanych wcześniej Chorwatach. I odwiedzając ją z jej synem, który był tłumaczem, który pracował w Bośni, a przyjechał z naszym kolegą z Bośni, żeby odwiedzić matkę przy okazji. Ona zrobiła wszystko, żeby nas ugościć. Nie mając nic, wyciągnęła gdzieś kurczaka, który tylko z wyglądu przypominał kurczaka, bo to był szkielet tego kurczaka. Ugotowała z tego rosół, żeby pokazać, że w tych nienormalnych czasach można przyjąć gości. I to było ogromne wzruszenie, że nie mając nic, ona nam coś ofiarowała. Po kilku dniach wróciliśmy do niej z większą pomocą, z żywnością i ja pomagając jej też w pracach gospodarczych. Także dobrem odwdzięczamy się też za dobro, którego doznaliśmy. Ja jeszcze wspomnę o jednym z ludzi związanych z nagrodą imienia Jana Rodowicza Nody, bo to ci wszyscy nominowani laureaci tworzą historię tego wyróżnienia. Myślałam dzisiaj dużo o panu Pawle Grabowskim, człowieku, który zrezygnował ze swojej pracy w Warszawie, jest lekarzem, przeniósł się na Podlasie, tam założył hospicjum domowe w Nowej Woli, tak naprawdę skonstruował cały zespół fachowców, pielęgniarek, lekarzy, ludzi, którzy opiekują się chorymi terminalnie w ich domach. I dla mnie to jest jeden z wielu przykładów na to, że są ludzie, którzy przywracają rangę i znaczenie wyświechtanemu w wielu momentach słowu misja, prawda? Że to jest misja, która jest rozpisana na lata i staje się tak naprawdę sposobem życia. Ja wiem, że członkowie kapituły no pewnie swoich kandydatów nie mogą zgłaszać, ale czy nawet z takiej codzienności, panie pułkowniku, miał pan taki jakiś zachwyt codzienny, że zobaczył właśnie sąsiada, już nie mówię o sytuacjach bojowych, wojskowych, związanych z żołnierzami, ale o takich sytuacjach codziennych, osiedlowych, kiedy się obserwuje po prostu swoją sąsiedzką rzeczywistość. Ktoś panu przychodzi do głowy? Tak, i sąsiedzka rzeczywistość, tylko my tak na nią jak gdyby mniej zwracamy uwagi, bo to wszystko jest blisko nas. Wydaje nam się takie oczywiste, że my sąsiedzi sobie pomagają. Ja bym zwrócił uwagę na inną rzecz, że wielu żołnierzy, którzy odeszli ze służby,
Na przykład poleciało do Syrii pomagać tam na miejscu uchodźcom, organizując szpitale, niosąc pomoc medyczną, niosąc też tą nadzieję, tak, że są tutaj ludzie, którzy nie zapomnieli o tych, którzy tam cierpią. Być może ze względu na to, co robiłem w życiu, że dosyć często wyjeżdżałem gdzieś tam daleko, w różne części świata, to wzbudza jak gdyby większą moją uwagę i jestem też, powiem szczerze, dumny z tych ludzi, że czy zakończywszy służbę wojskową, czy też porzuciwszy ją, wyjechali tam i niosą pomoc innym. To na finał naszej rozmowy trochę sobie pożonglujmy taką alternatywną rzeczywistością, czyli sobie uruchamiamy wyobraźnię i zakładamy, że można na tydzień, panie pułkowniku, zamienić się z kimś na codzienność. I myślę tutaj zarówno o członkach kapituły Nagrody imienia Jana Rodowicza, ale również o nominowanych, o nagrodzonych. Czyjej rzeczywistości, codzienności chciałby pan posmakować? Zakładamy, że to jest tydzień. No ja wiem, że to jest sytuacja nie do końca realna, chociaż czasami myślę, że jednak można byłoby spróbować. Może niekoniecznie musiałaby być to zamiana, ale współudział w czyjejś codzienności, to jaką codzienność chciałby pan poznać? Myślę, że nie będę bardzo, nie rozczaruję pani albo nie zaskoczę, bo tak, mam taki typ, to jest Jacek Dębicki z kapituły, szef GOPR-u, ale nie chciałbym się z nim zamienić na to stanowisko, które teraz ma, tylko na to, które piastował wcześniej jako ratownika górskiego, bo to jest piękny zawód, to jest piękna rzecz, którą robią ci panowie niosąc pomoc w górach, a jednocześnie jesteśmy w środowisku, które jest piękne, które kochamy, jest groźne, dlatego tam są, prawda? I tak, zdecydowanie tak, ratownik górski. Myślę, że tak na tydzień, dwa. U góry też są moją miłością, są pasją. Jak najbardziej chciałbym się z panem Jackiem na takie stanowisko zamienić. No a potem pewnie Szarlotka u sióstr Krzeptowskich i Krzeptowskiej Marusa Szmarii i u Marty Krzeptowskiej, bo przy takiej Szarlotce myślę, że też można snuć plany zmieniania świata, bardzo konkretne, przekładane na działania, tak jak ich przykład świadczy. O tak, raz, że Dolina Pięciu Stawów to piękne miejsce, to co zrobiły siostry Krzeptowskie, tak, to też jest niesamowity wyczyn. I tak, fajnie się zamienia na piękne miejsca, ale ja myślę, że też gotów byłbym uciec gdzieś w Polskę, żeby tych ludzi właśnie z tych małych miasteczek czy ze wsi, którzy wykonują tą dobrą robotę, żeby tam na miejscu z nimi też pobyć, bo myślę, że tutaj wzajemnie uzupełnialibyśmy się i dawali sobie siłę do dalszego działania. Pułkownik Piotr Gąstał był dzisiaj razem z Państwem, jeden z członków kapituły Nagrody imienia Jana Rodowicza Anody. Panie pułkowniku, pięknie dziękuję za Pana czas i za naszą rozmowę dzisiejszą. Dziękuję pięknie. Dobranoc Państwu. A ja Państwu jeszcze powiem, że będziemy się spotykać regularnie w mediach społecznościowych Muzeum Powstania Warszawskiego. Pan pułkownik wspomniał o panu Jacku Dębickim. Rozmowa z panem Jackiem również przed nami. To będzie moja przyjemność, ale również Państwa, bo tę przyjemność przecież z tą przyjemnością się podzielimy. Wspomniane zostały też siostry Krzeptowskie. Spotkamy się z Martą, a tym samym uchylimy drzwi schroniska PTTK w Dolinie Pięciu Stawów. Tak jak mówił pan pułkownik, dziewczyny zorganizowały między innymi akcję koncert dla Syrii po góralsku, ale też, co bardzo istotne, zaangażowały całą społeczność Podhala do wspierania tych, którzy tej pomocy potrzebowali. Dziewczyny też są zaangażowane chociażby w bezpieczeństwo turystów w górach, co też nie jest oczywiście bez znaczenia. Pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Przypominam, że zgłoszenia w tegorocznej edycji Nagrody imienia Jana Rodowicza Anody można zgłaszać do 6 września. Wystarczy wejść na stronę 1944.pl. Do zobaczenia, dobrego dnia i do naszego kolejnego spotkania. Pięknie dziękuję.